Cześć. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać wpłatę na kartę depozytową. Więcej informacji, jak skonfigurować kartę depozytową i jak z niej skorzystać, znajduje się w naszych filmach szkoleniowych na tym samym kanale Sprzedaż depozyty oraz definicje karty depozytowe. Zapraszamy do obejrzenia również tych wskazanych nagrań. Teraz zaloguję się do GastroPos. Następnie przejdę do modułu sprzedaż. Na dolnej belce otwieram kasa. Wybieram KP oraz wpłata na kartę. Teraz mam możliwość zeskanowania karty na czytniku, jeżeli mamy czytnik. Oczywiście w tym miejscu możemy skanować karty zbliżeniowe, karty z paskiem magnetycznym lub z kodem kreskowym. Więcej na ten temat jest w naszych pozostałych nagraniach. Ja użyję opcji ręcznego wprowadzenia karty. Podam numer karty. Potwierdzę. I teraz podam kwotę. W tym miejscu mamy możliwość ustawienia predefiniowanych wartości, tak jak widzicie tutaj, lub ustawienia ręcznego wprowadzenia dowolnej kwoty. Ja mam spredefiniowane wartości. Wprowadzam sobie kwotę, którą chcę wpłacić. Określam, czy wpłacam ją gotówką czy kartą. Potwierdzam. I w ten sposób mamy wpłaconą kwotę na kartę. Istnieje możliwość oczywiście również drukowania wskazanych wpłat. Dziękuję. Do usłyszenia.